czy w Lechu wywierana jest presja na trenerze, by pokonał Polonin, to raczej nie tak bym stawiał problem. W Lechu w tej chwili presja jest, żeby wygrać cokolwiek w lidze, żeby dostać się wreszcie z tej strefy spadkowej. Wiadomo, że Lech najbliższe 3 mecze rozegra na własnym stadionie, bez możliwych podróży na drugi koniec Polski. Wiadomo więc, że ten jego stadion i ta jego publiczność będzie tutaj sporym handicapem. Lech chce po prostu wygrać 3 najbliższe mecze. To, że akurat ten pierwszy z tej trójki meczów u siebie to jest mecz z Polonią, no bez wątpienia działa na korzyść trenera Bakero. Szansą Lecha w meczu z Polonią będzie poważne podejście do swoich obowiązków. Będzie taka dawka pozytywnej adrenaliny, która na pewno była w meczu z Manchesterem. Ja pewnie brakowało jej trochę w wyjazdowym meczu w Chorzowie. Szansą Lecha będzie tych, no myślę, ze 20 tysięcy ludzi na trybunach. Szansą Lecha będzie walka i taka powiedzmy wiara w zwycięstwo. Tak? Tej wiary brakowało Lechowi w meczach, nie wiem, na przykład w Zabrzu, w Bełchatowie, czy w ostatnią niedzielę w Chorzowie, gdy po stracie gola Lech nie miał jakby pomysłu na to, żeby ruszyć do ataku i straty odrobić. Tutaj na pewno ta poznańska publiczność nie pozwoli na to, żeby w sytuacji, gdy ewentualnie Polonia strzeli Lechowi gola, żeby Lech tutaj się położył i poddał. Ja rozmawiałem trochę z piłkarzami Lecha w Chorzowie po tej porażce. No wiadomo, oni byli przybici, tak? Oni mówili o tym, że w zasadzie sami na własne życzenie przegrali ten mecz z Ruchem, bo są mistrzem Polski, bo są drużyną, która reprezentuje Polskę w europejskich warach i to reprezentuje całkiem dobrze. I taka drużyna powinna z takim rywalem jak Ruch w miarę szybko wykorzystać te swoje sytuacje bramkowe, a potem kontrolować mecz. To się Lechowi zupełnie nie udało, a im dłużej trwał mecz, tym większa nerwowość wkradała się w poczynania piłkarzy kolejorza. Co do atmosfery szatni, no Bakero, wiadomo, to jest człowiek z wielkim, takim boiskowym autorytetem, może nie trenerskim, ale na pewno boiskowym i myślę, że tutaj drużynę Lecha jest w stanie natchnąć do tego, by wreszcie także w Ekstraklasie pokazała to, co pokazuje w lidze europejskiej. Właściciel Lecha Jacek Gruzkowski to nie jest człowiek typu właściciela Polonii Józefa Wojciechowskiego, tak? To nie jest człowiek, który zastanawia się nad dalszą pracą trenera po jednym przegranym meczu. Także na pewno w gabinetach prezesów Lecha nie ma żadnej nerwowości związanej z tym, że Lech pod wodzą Bakero przegrał akurat mecz w Chorzowie. Na pewno jest nerwowo, dlatego że Lech znajduje się w strefie spadkowej, ale myślę, że daleko jeszcze do obwiniania Hiszpana za to, że Lech jest w tej chwili w tabeli tam, gdzie jest. Zarówno wygrana nad Manchesterem, jak i przegrana z Ruchem to nie jest ani zasługa, ani wina trenera Bakero. To jest trener, który pracuje w Poznaniu od tygodnia. Jeżeli ktoś bierze się za ocenianie jego pracy po tym tygodniu, jest po prostu niepoważny. Myślę, że jeżeli biorą się za to kibice, to powinni troszeczkę wziąć na wstrzymanie, dać trenerowi popracować, no nie wiem, chociażby miesiąc, tak? I wtedy spróbować oceniać to, czy drużyna pod jego wodzą gra lepiej, czy gorzej niż pod wodzą Jacka Zielińskiego.